Nazwa to jest przystanek Grochowa, ale po ukraińsku przystanek to zupinka. Nazwa ta jest idealna, bo to jest taka zupa, mieszanka wszystkich wolontariuszy, koordynatorów i tych osób. Nie używam słowa uchodźca, tylko no, gość, mieszkaniec. Pierwsze przyjęcia były 13 marca w nocy, także grupa około 100 gości do nas trafiła. No i się zaczęło w wielkim chaosie początkowym. Ponad setka ludzi przyszła w sobotę, przyszła w niedzielę na niczyje wezwanie. To była ich inicjatywa, przyszli ze swoimi mopami, ze swoimi wiertarkami. Dawne sale lekcyjne to obecnie miejsca noclegowe. Fajną sprawę mieliśmy z dawnym laboratorium chemicznym. Dzięki wewnętrznym instalacjom, wewnętrznym przyłączom wodno-kanalizacyjnym mogliśmy dostosować to pomieszczenie na pralnię. Przez pierwsze 5 dni tutaj mieszkałem, także ja taki jestem, że jak jest potrzeba, to po prostu zostaję, a gdzieś tam siebie stawiam na dalszym planie. Ja mówię, że to jest taki zżeracz czasu. Tu się wchodzi i nagle jest 4 godziny mniej z życia. Jest cały pokój zapisany na Grecję, no można ich też pokryć. Pracuję 6 dni w tygodniu, ale jest super atmosfera, fajni ludzie dookoła. To jest niesamowite, że taki dramat, jaki się rozgrywa, potrafi być taki jednoczący i daje tyle pokrzepienia i nadziei. Przyszedł tutaj do pomocy. Dla swoich Ukraińców pomagam. Mamy tutaj bardzo dużą energię od wolontariuszy, od osób zaangażowanych. Koordynator jest jednym z ogniw tego całego łańcuszka, bo koordynatorów od różnych zadań jest tutaj 10 osób aż. Także nie ma tu de facto takiego szefa. Jestem koordynatorem rejestracji, no, zmiany nocnej, ale no, na dniówce też jak widać jestem. Wczoraj mogę też powiedzieć, bo był bardzo ciekawy dzień. Ludzi nam przewożą z dworca, żeby ich zakwaterować, nagle prysznic pęka. Jestem sam właśnie z tłumaczką i łazienka cała zalana, leje się na podłogę, tu trzeba ludzi przyjąć. Tutaj jakaś pani aferę kręci, bo nie chce być kotem w pokoju. Tutaj pan dleje, a pani ma duszności w sercu, więc trzeba to wszystko ogarnąć. Jeżeli gdzieś jest ludobójstwo, to my nie możemy podchodzić do tego tak tylko organizacyjnie. Ja jestem ze świata osób będących w kryzysie bezdomności i ten świat jest też straumatyzowany, tak jakby osoba bezdomna też jest w takiej permanentnej traumie. Także te światy bardzo są równoległe. To jest bardzo ważny czas tego przystanku, tego zatrzymania się, tego troszkę uważnego skierowania na potrzeby tych naszych gości. Zajmuję się głównie koordynacją pracy wolontariuszy i wolontariuszek. Są osoby pracujące na uniwersytecie. Jest sporo osób faktycznie z Ukrainy, lekarze. Mamy też chłopaka, który ma żonę Rosjankę. Mamy niewidomą masażystkę, która tutaj przychodzi kilka godzin dziennie, spędza i oferuje te swoje usługi. Mamy sporo wolontariuszy, wolontariuszek zajmujących się animacją dla dzieci, ale też cyrkowców, klaunów, różne takie osoby. Patrzymy na naszych gości chyba tak jak na swoją rodzinę. To wszystko kosztuje bardzo dużo pracy, żeby kogoś zaprowadzić do lekarza, żeby komuś załatwić receptę, żeby jakiemuś dziecku wymienić bateryjkę w zabawce, że ktoś ma urodziny, no to potrzebny jest tort. To nie są potrzeby podstawowe, tort na urodziny, ale staramy się to zrobić. Zajmuję się głównie relokacjami. Są goście i ludzie, którzy nie mają pomysłu na swoje życie i wtedy moja rola jest taka, żeby z nimi porozmawiać, dowiedzieć się, czego chcą i w tym momencie kieruję ich do odpowiednich ośrodków czy kolejnych punktów już tak zwanej relokacji końcowej. Wszystko się zazębia. To nie jest tak, że ja robię tylko relokacje zagraniczne, a na relokacje polskie to wszystko razem współpracuje i współgra. Łączę ten dzień też z pracą, z rodziną. Mój mąż jest tutaj wolontariuszem, więc też się musimy wymieniać. Moim zdaniem największą robotę tutaj i największą pracę to wykonują wolontariusze tłumacze. To są osoby, bez których no, nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić w tym miejscu. Przyjmuję ludzi, rejestrujemy, pytamy, czy nie jest ktoś chory, może ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, może psychiatra, czy potrzebuje coś dla dzieci.
tam rodziną u mnie wszystko w Ukrainie. Mama, tato, brat. Mam dwójkę dzieci małych i strasznie za dzieci, nie tak za siebie, jak za dzieci. Dlatego uciekli stąd. Ale mąż tam zostawił się w Dnieprze. Teraz on tam i też ma uchodzących z Kramatorska. Też tam im pomaga. On tam pomaga, a ja tutaj pomagam. Syn bardzo płacze. Nie chce tutaj chodzić do szkoły. Mówi, że ma swoją uczycielkę, ma swoich kolegów i nie chce tu chodzić. No i ja nie mogę tu puścić do szkoły. No bo nie chcę. Dlatego, no... Macie nadzieję, że niedługo wrócicie? Tak. To jest taka namacalna pomoc. Widzimy ten uśmiech, tą radość i to, że pomagamy, to jest naprawdę coś niesamowitego. Wydaje mi się, że Polacy mają jakąś taką w sobie chęć i moc do mobilizacji. W początkowym chaosie myślałem, że chyba się nie da tego zorganizować mądrze, a teraz już po tych prawie miesięcznych doświadczeniach nie żałuję. To jest dobre miejsce. Jest mi tutaj bardzo dobrze, ale jednak to są ludzkie tragedie, więc chyba najważniejsze jest to, żeby wojna jak najszybciej się skończyła, a co później to pomyślimy, to też życie pokaże.